Dzień dobry, kochani, na kanale Karty na Miłość. Kochani, luty, czytanie miesięczne. Na wstępie krótkie ogłoszenie, tak jak zawsze, co to luty, kiedy pełnia, co to znaczy luty, jak to nazywano. Skarby moje piękne, pamiętajcie, że w ramach wymiany energii za to, że macie filmik, proszę o zostawienie łapki w górę, tak? W ramach odwdzięczenia się. Napiszcie komentarz. Może być kwiatuszek, serduszko, co tam chcecie, żeby kanał mógł się rozwijać, bo jak wiecie, niestety jestem z tego rozliczana. Jeżeli kanał się podoba, zachęcam do subskrypcji kanału. Naciśnijcie szary dzwoneczek i będziecie otrzymywać wszystkie filmy, które wrzucam, a nie na przykład zobaczycie po miesiącu czy po dwóch. Tak? Kochani, luty. Pierwsza pełnia, która będzie o 19:28, to 5 lutego. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę sobie zapisać. 5 lutego będzie pełnia Księżyca. Nów będzie o godzinie 8:06, 20 lutego. Ta pełnia, która będzie 5 lutego, czyli praktycznie zaraz, nazywana jest pełnia Księżyca Lodu. Czasami też nosiły nazwę księżyca burzowego, księżyca rogatego, wygłodniałego, dzikiego, no i srogiej zimy, kochani. Tak jak wszystkie inne miesiące, luty pochodzi, kochani, od dawnego przymiotnika w znaczeniu srogi, mroźny, ostry. Kiedyś, kochani, miesiąc luty był najmroźniejszym miesiącem w roku. Stąd, kochani, jest ta nazwa, tak? Kochani, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze sobie zanotować pusty bieg księżyca w miesiącu lutym, to oczywiście mogę podać, a dokładniejsze zdjęcie zrobię Wam na mój Facebook, na Facebooku, na stronie mojej Karty na Miłość również. Tam Wam zrobię zdjęcie i będziecie mogli sobie godzinę wpisać, tak? Ja Wam teraz szybciutko tylko podam od kiedy do kiedy. Od 1 lutego, kochani, przez 2 godziny, od 18:33 do 21:11. 4 lutego przez 2 godziny od 7:19 rano do 9:48. 6 lutego przez 2 godziny to będzie od 9:56 do 22:14. 9 lutego 2 godziny od 7:40 rano do 9:47. 11 lutego, 1,5 godziny, może nawet więcej, od 17:42 do 19:34. 14 lutego od 1 w nocy do 2:31. 16 lutego 3 godziny pustego biegu księżyca od 2:05 do 6 rano. 18 lutego niecałe 1,5 godziny od 5:18 do 6:35. 20 lutego będą to prawie 3 godziny od 3 rano do 5:56. 22 lutego i gdzieś tak godzinkę 5:06 do 6:14. 24 lutego około godzinki 8:22 do 9:29 i 26 lutego, kochani, od 15:43 do 26 do 16:48. Od 15:43, tak, do 16:48. Tak mam, kochani, tak mam zanotowane. Mam nadzieję, że dobrze Wam podałam. W razie czego na Facebooku, kochani, znajdziecie całą resztę.
Czytania będą po kolei, kochani. Zrobimy chyba po kolei, tak mi się wydaje, chyba że mi się inaczej wgra, od baranka po rybki, kochani. Tarot Ciro Marchetti, pozłacany tarot, kochani, znacie go już z moich czytań. Czemu go mam do góry nogami? Przecież nie czyta się do góry nogami, chyba że jest talia stworzona. No, teraz mam dobrze. Uwielbiam tą talię. Ona jest taka jak w 3D, jest przepiękna. Jeżeli ktoś ma sobie zamiar kupić i lubi takie laminowane, twardsze, świecące, piękne karty, no to ja Ciro Marchetti polecam z całego serca, bo każda jedna karta jest tak dopracowana, jest tak piękna. W ogóle sam dotyk tych kart jest niesamowity. Bardzo fajnie, super się je tasuje. Talia dopowiadająca, jaką sobie weźmiemy? To weźmiemy sobie Magic. Magic znacie, prawda? To jest ta nasza bajkowa opowieść, kochani. Weźmiemy sobie Magic. Będzie też wyrocznia jednorożców. Pokochałam je od pierwszego wejrzenia. Także, kochani, wszystko tutaj dla Was będzie. Życzę Wam tylko, żeby się spełniły dobre i słuchajcie ostrzeżeń na miesiąc luty. Kochani, zapraszam serdecznie do wysłuchania swoich horoskopów i pamiętajcie jeszcze o jednym, że jeżeli któryś horoskop nie będzie Wam odpowiadać, nie będzie z Wami rezonował, to nie będzie dla Was. No wiadomo, nie każdy ma męża, nie każdy ma dziecko. To kochani, pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie, w jakim znaku macie ascendent. Ważny jest księżyc. Jeśli pytamy o miłość, sprawdzamy Wenus. Skarby, do tej pory tam wrzucałam Wam linki, jak obliczyć. Są takie kalkulatory, kochani, w internecie, jak obliczyć swój ascendent. I kochani, wiele osób do mnie pisze, jak wpiszecie w Google, też Wam wyświetlą się kalkulatory. U mnie na stronie facebookowej też znajdziecie. Możecie sobie sprawdzić, tak jak powiedziałam, swój ascendent, Słońce, Księżyc, Mars, Merkury, Wenus, Jowisz, nawet Neptun. Kochani, wszystkie znaki i możecie sobie wtedy odsłuchiwać. Jeżeli Wam coś nie będzie rezonować, nie pasować, odsłuchujecie, kochani, inne znaki. Ja Wam powiem, że ja bardzo często odsłuchuję swój ascendent. Bardzo, bardzo często. I bardziej ze mną rezonuje niż mój znak. Czy jeszcze o czymś nie powiedziałam? W razie czego, kochani, powiem w trakcie każdego filmu. Życzę przyjemnego miesiąca, cudowności i do usłyszenia za chwilkę. Moje kochane baranki, jako pierwsze oczywiście zapraszam Was serdecznie. Tutaj będzie widać? Będzie widać. Teraz nie wiem, jak ta świeca się tak jakoś dziwnie pali, no ale kocham czerwony kolor i tak sobie pomyślałam, że w horoskopie na luty na pewno znajdzie się czerwona świeca. To co, skarby? Zaczynamy. Zacznę od przyjemności. Przetasuję, przełożę kubkami i pytamy, co dla baranków na miesiąc luty 2023? Wiecie, co Wam dam na początek? Nie uwierzycie. Moją ulubioną talię wyroczni. Z nurtem. Ho, ho, ho. Baranki, znajdźcie prostszą drogę. Nie skupiajcie się na wyniku. Pozbądźcie się swoich oczekiwań. Czy Wam ta karta coś mówi? Będzie widać? Czy nie będzie? Może tu? Może tak? O, właśnie.
Kochani, no to zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, by nie krzyżować rączek, nóżek. Wasze wyzwanie na miesiąc luty. Za dużo weźmiecie sobie obowiązków, za dużo rzeczy weźmiecie sobie, które chcecie zrobić na już, na teraz, na wczoraj. Wyciągam, kochani, tą kartę, a widzę tutaj wasz... To nie jest ból, kochani, ale to jest ciężar. Bo 10 buław już więcej nie uniosę. Ja dosłownie tą kartę czytam tak, że ona dla mnie oznacza, ja już więcej nie uniosę. I się zastanawiam, dlaczego wy, kochani, tak mocno dążycie sami do wszystkiego, a nie szukacie sobie kogoś do współpracy. Już jesteście zrozpaczeni, już nie dajecie rady, już jesteście wyczerpani. Dla mnie ta karta to sygnał, nie rób wszystko sam, baranku. Poszukaj kogoś, poszukaj natchnienia, zwolnij, oceń sytuację, zobacz siebie z boku. Nie musisz tego ciężaru dźwigać sam. Myślę, że skupicie się na czymś w tym miesiącu tak mocno, będziecie tak pracowici, honorowi, odpowiedzialni. Myślę, że będziecie tutaj miały predyspozycję do tego, żeby kierować zespołem ludzkim bądź organizować coś, kochani. Ale ja widzę taką upartość. Wy i tak jesteście, baranki, uparte, ale w tej karcie to ale wieczorem będziecie przemęczeni. Po pracy, po tych fitnessach, po tych lekcjach z dziećmi będziecie mieli dość. Jeżeli jesteście w obecnej pracy, to ja widzę, że wy tylko praca, praca, praca do domu i zero czasu na jakiś odpoczynek, na jakieś tańce wieczorem. A może za dużo wam dadzą w pracy i to jest może znak, kochani, żeby się nie przeciążać. A może jesteście zmęczeni innymi ludźmi, którzy są koło was. Może macie taką koleżankę, że dzwoni do was i pierdoła, dzień dobry, zajmuje wam 2 godziny, bo musi opowiedzieć, co tam u niej. Tak jakby was to interesowało, jak wczorajszy śnieg, nie? Pokonacie te trudności. Tylko, że jeżeli wiecie wcześniej, że taka może być energia na ten miesiąc i te problemy mogą się nawarstwić, nagromadzić, to oceńcie już teraz, czy warto. Czy naprawdę, kochani, warto samemu tak szaleć? Wydaje mi się, że nie. Kochani, co może przeszkodzić w tym miesiącu? Arcykapłanka. Najpierw rozłożę wszystkie. Co odchodzi do przeszłości? 6 kielichów. Co jest w podstawie naszego czytania? Słońce, pięknie. Bardzo się cieszę. Co jest w naszej głowie, w serduszku? 7 mieczy. Tak, nie mówcie wszystkim o swoich planach. Niedaleka przyszłość. 5 buław. Wasza energia, i tutaj będę głównie patrzała też na zdrowie, głupiec. Energię od ludzi. 8 mieczy. Nadzieje macie czy obawy? 2 buław. I karta wynikowa, kochani. 5 kielichów. Jednak przeciążenie, jednak niezadowolenie. Jednak możemy nie dać, kochani, rady. Trudny miesiąc. Król monet pod spodem. Śmierć i rycerz kielichów.
No i co wy na to? Nie będzie tak źle. Wiecie co? Macie tutaj w przeszkodzie kartę arcykapłanki. Ja osobiście, gdy widzę tą kartę w przeszkodzie, to czuję, że wyczujecie, że ktoś jest nie fair w stosunku do was, na przykład jest toksyczny, może chce was do czegoś namówić, czego wy nie chcecie. Musicie uważać w tym miesiącu na swoją naiwność, bo ktoś może was przekonać naprawdę. Uważajcie na swój egoizm. Czasami na lenistwo. Możecie powiedzieć tak: jutro to zrobię. I jutro będzie więcej kłopotów, problemów, rzeczy do zrobienia. Możecie być obojętni na kogoś, na coś. Uważajcie, jeżeli jesteście w takich depresyjnych momentach, to uważajcie, gdyż możecie się odizolować od świata, schować się, a moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Do przeszłości odchodzi, kochani, wspominki, albo ktoś z przeszłości, albo rozpamiętywanie, a kiedyś to było, a jak pracowałam tu, to tego nie było, a jak pracowałem tam, to było fajnie. No było. Ale po co siedzieć cały czas w przeszłości i wspominać, co było? Wiecie, jak to się mówi? Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, tak? Kochani, nie będziecie wracać, wydaje mi się, do osób, które przyjdą do was i powiedzą: wiesz co, Baranku, to może zaczniemy jeszcze raz. Chcesz zamknąć przeszłość. Nie będziesz już oglądać starych zdjęć, starego piernika. Stwierdzisz, na co mi to. Ale mi tak to skrzypi, dziadostwo. Może tak będzie lepiej. Już nie wiem, jak mam z tym światłem, kochani, do was podejść. Kochani, w podstawie tego czytania mamy piękne słońce. Zbieracie efekty swoich działań. Ta ciężka praca, którą ja tu widzę, ten ciężki miesiąc, bo trzeba będzie z dzieckiem jechać na angielski, bądź mężowi zrobić obiadek, bo leży w łóżeczku, ma 36,7 czy 37,6. Może trzeba, kochani, sąsiadce pomóc. To ja widzę tutaj, że pozałatwiacie naprawdę wszystkie swoje sprawy i będziecie zbierać owoce tych działań. Te wszystkie wątpliwości, złudzenia machniecie. Machniecie tak ręką, bo dostrzeżecie to światełko w tunelu. Dostrzeżecie, że jeżeli będziecie ciężko pracować, to tak jak wam obiecali, dali na piśmie 1002 więcej, że wy wiecie, za co pracujecie. Wydaje mi się, nie, nie wydaje mi się, jestem pewna, że ta karta to zapowiedź, kochanie, radości. I obojętnie, czy to będzie w miłości, czy to będzie w finansach, to ta karta mówi: nareszcie, i macie pełno werwy, tak jak powiedziałam, wigoru. Umiecie, pamiętajcie, żeby panować nad sobą, żeby nie wybuchać, kochani. Dla mnie karta Słońce to wiecie co? To taki moment chwały, kiedy was widzą, kiedy nagle mówią: to baran? Naprawdę to jest baran? Ten konkurs wygrał nasz baran? Tutaj w tej karcie widzę taki przyrost pieniążków, wdzięczność za życie, czystość. Ja tutaj jeszcze wam powiem, że część z was może będzie już planować wakacje w ciepłych krajach, bądź będziecie marzyć, może nawet i wyjedziecie, może będą ferie dla dzieci i pojedziecie sobie, kochani, gdzieś.
Ale pamiętajcie, żeby też nie popadać w samozachwyt, bo ja zawsze kartę słońca kojarzę z czymś takim. Uważaj, byś się nie spalił. Dla części z Was jest to też, kochani, taki przekaz, że możecie stać się ekspertem w jakiejś dziedzinie, możecie dostać awans, możecie dostać nagrodę. Inni zauważą w Was bardzo silną osobowość. Może do tej pory tego nie widzieli, ale teraz zauważą, że wzbudzacie zaufanie, że można z Wami porozmawiać, że trzeba nawet obdarzyć Was szacunkiem. Ja widzę tutaj dużo sympatii, dużo takiej radosnej energii, kochani. Patrzcie jedynie co w głowie, co w sercu. Musicie umieć kombinować. Musicie być mądrzejsi od waszego przeciwnika. Być może będzie duża, kochani, konkurencja, tak? Kto to wie, może będzie w pracy jakiś wyścig szczurów. No, u każdego różne są sytuacje. Być może ktoś szuka pracy i tak jak kiedyś 30 lat temu mnie spytano, czy umie pisać na maszynie. Tak, umie z zamkniętymi oczami. A w życiu maszyny nie widziałam na oczy, tak? Coś, kochani, w ten deseń. Ja tutaj widzę was, że wykazujecie się przede wszystkim pomysłowością. Wykorzystujecie pewne sytuacje dla swoich korzyści po to, żeby wam się lepiej pracowało, lepiej żyło. To jest ryzyko, ale opłacalne. Ryzyko trzeba czasem podjąć. Bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Także zarówno wybory, jak i ryzyko są oparte na niezbyt honorowych zamiarach, pamiętajcie. Ale wybieramy czasem najprostszą drogę, czasem na skróty, po to, żeby łatwiej się żyło, łatwiej pracowało. Potem się okaże, czy wybór tej drogi okaże się prawidłowy. Na razie widzę tutaj sukces częściowy. Ale spryt by się przydał. Możecie być w tym miesiącu takim kimś, jak takim szpiegiem, detektywem. Może będziecie kogoś obserwować, chodzić za kimś, ale i będziecie kombinować. To jak 2 razy 2, kochane baranki, będziecie kombinować jak konie pod górę. Niedaleka przyszłość. A tutaj baranki sobie nie dadzą w kaszę dmuchać, bo tu mamy piątkę buław, kiedy. Ale ja sobie poradzę. Nie tu w tym urzędzie są jeszcze inne urzędy. Nie tu w tej pracy, to ja sobie znajdę inną pracę. Nie chcesz mnie tu, to ja zaraz ci pokażę, że ja wcale nikogo nie potrzebuję, że ja mam swoje książki, mam swoją godność i nie chcę. Tutaj musicie obronić swoje zdanie przed kimś. Może macie taką konkurencję w pracy, która nie grała fair, a może to wasz wewnętrzny konflikt, kochani, się pokaże. Bo w tej niedalekiej przyszłości możemy potem myśleć, czy ja dobrze zrobiłam, czy to nie było za bardzo w pośpiechu, za szybko. Ale myślę, że tutaj też jest ta karta śmiałości, że walczycie o swoje, idziecie do przodu. Nie zastanawiacie się, kochani, co będzie. I tak jak wam powiedziałam, w tej karcie, w tej energii waszej, to ja najbardziej będę zwracała, kochani, uwagę na głupca. Głupiec to też, kochani, karta początku, tak? Czyli nie boję się, zaczynam od nowa. Nowa praca, nowa miłość. Obojętnie, kochani, co to będzie. To jest wejście w nowy etap, jeśli chodzi w firmę, w związki. Ale powiedziałam wam, że na samym początku, że zwrócę uwagę przy tej karcie na zdrowie. I kochani, tutaj pokazują mi się choroby typu takie, co mamy w dzieciństwie. Więc takie coś może wrócić. Ale i kochani, układ nerwowy, uwaga. Niestety, baranki są nerwowe, nikt mi tego nie powie. I tutaj trzeba uważać również na skręcenia nóżki, złamania,
W ogóle uważajcie na dolne kończyny, na nóżki, na stłuczenie, jak będziecie chodzić chodnikiem. Naprawdę zwracajcie uwagę, bo widzę, że możecie się poślizgnąć. No i będzie, kochani, no niezbyt, tak? No. A energia z zewnątrz. Nagle ktoś nabierze wody w usta. Nagle ktoś nie wie, co ma zrobić, nie wie, co powiedzieć. Jaką dać umowę? Ten ktoś może mieć związane ręce i ci powiedzieć: wiesz, Baranku, mam teraz związane ręce, no nie mogę ci wypłacić tyle, obiecałem. A no właśnie. Dlatego, kochani, stąd może być te pięć buław, że będziecie musieli zawalczyć o swoje. Bo osiem mieczy jest to teraz niemożliwe. A dla was, baranki, tak jak tutaj, nie ma rzeczy niemożliwych. Czasami postawicie sprawę w lutym na ostrzu noża. Tak ja to widzę. Ktoś wam powie, że ta sytuacja jest bez szans, że to jest niemożliwe, że ta wasza szansa minęła, albo że teraz nie są przekonani co do waszej osoby, co do miejsca. Dla mnie, kochani, ktoś może wykazać się też cierpliwością w stosunku do was, może was musi poznać. Może co niektórzy będą rozmawiać z kimś przez internet. Tutaj mamy, kochani, takie informacje, no. A sobie dopytamy. Może ktoś idzie do baranka, tak sobie teraz, kochani, myślę, że może do was idzie jakaś osoba i się po prostu wstydzi. Nie jest tak otwarta na was, tylko jest zablokowana. Czwórka buław, gwiazda, o cholera, słońce. Ale w was ktoś w lutym będzie zakochany. Jest ktoś, kto was widzi na swojego męża, na swoją żonę, na swoją partnerkę. To jest ktoś, kto wam chce stworzyć dom, rodzinę. Ta osoba się niezmiernie cieszy, kochani, że was spotkała na swojej drodze. Jesteście dla niej jak gwiazdka z nieba i karta słońca, kiedy jest wspaniała przyszłość. Więc, kochane baranki, jeżeli podjęliście czy podejmiecie w lutym nową pracę, to ta osoba po prostu będzie zaszokowana, będzie robiła powolne kroki w stosunku do was, będzie musiała, że tak powiem, nieśmiałość swoją, właśnie to jest to słowo mi brakowało, nieśmiałość swoją będzie musiała pokonać. Natomiast w pracy, jeżeli przychodzicie, to wy się tak wykażecie, że ta osoba wam powie: nie, 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 baranku, nie mogę ci tyle dać. A oni potem zobaczą, co wy potraficie i stwierdzą, że to jest najlepszy pracownik. Jeżeli, kochani, szukacie pracy, to róbcie już plan, gdzie będziecie chodzić CV, gdzie chcecie pracować, bo wam mogą powiedzieć: nie, 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 teraz w sumie nie ma pracy, może pani zostawić CV. Jak oni sobie to poczytają, jakie wy macie tam doświadczenie, to możecie naprawdę dostać, mogą wam zaproponować drugorzędną pracę, tak? Ale potem, jak zobaczą te CV, to zaraz będzie zmiana. Zaraz będzie zmiana. W szoku jestem. Nadzieje czy obawy? Dwójka buław. Trochę obaw będzie. I tak będziecie stać jedną nogą tu, kochani, jedną tu. I wcale się nie dziwię, bo przy takim miesiącu, gdzie idziecie do przodu jak burza, to w pewnym momencie możecie powiedzieć: ale co? Ale co zrobić? Co teraz? Wiecie, tutaj, kiedy oni was docenią, kiedy zobaczą, nawet jeżeli, kochani, dostaniecie pracę z polecenia, oni będą zachwyceni, że was mają.
zachwyceni. Oni na początku nie będą wierzyć w to, co czytają, w to, co wy mówicie. Wy powiecie, jestem najlepszym pracownikiem, pan się o tym czy pani za miesiąc dowie. Osoba, która was obserwowała na Instagramach, Facebooku, po prostu przyblokowało ją, bo może wasza uroda, może wasze zdjęcia wspaniałe, że byłyście w takich i w takich miejscach. Cudowny tydzień. Cudowny tydzień. Natomiast, kochani, ta karta wynikowa, muszę wam powiedzieć, że jak sobie weźmiecie tego tak dużo, tych zadań tak dużo, to możecie na koniec miesiąca naprawdę powiedzieć, już mam dość, nie cieszy mnie to. Także, kochani, małe rozczarowanie nas czeka. Nie wiem, czy to z pracą, czy to z miłością. W każdym bądź razie, kochani, tak jakbyście byli samotni wśród tłumu. O, właśnie, to jest to, gdzie wasze pragnienia, marzenia zetkną się, zderzą się z rzeczywistością. Proza życia wam pokaże, że jednak ta praca nie jest taka łatwa albo nie jest taka trudna. Może niektóre sprawy nie przybiorą takiego obrotu, jak byście chciały. I dlatego będziecie czuć się troszeczkę przygnębieni, słabiej. Może będziecie negatywnie podchodzić do pewnych sytuacji, osób. Może ta osoba, która do was przyjdzie, będzie, nie wiem, piegowata i możecie być załamani, bo jak to Pippi Langstrump kolejna, tak? Różne są sytuacje, kochani, w życiu. To są tylko takie głupie przykłady, ale może nie będziecie umieli potrafić dostrzec, że poza tymi piegami ta osoba ma piękną duszę. I jeżeli teraz już to wiecie, słuchając tego filmu, to może warto sobie, kochani, przypomnieć potem, że no, ten chłopak jest niższy ode mnie, no widzę przedziałek, no ale cóż, nie będę nosić szpilek. Mam nadzieję, że mnie zrozumiałyście, bo ja czasami takie przykłady podaję. Zobaczmy, co jeszcze karty wam chcą pokazać. Baranki. Co dla moich baranków? Ciężka praca. Kochani, obydwie karty mówią o ciężkiej pracy. Patrzcie. Ciężka praca. Karta numer 38. Praca, gdzie pani siedzi przy biurku i nie patrzy nigdzie na boku, bo musi pracować. Także dla was praca, praca, praca. Ale i baranki, będzie ktoś o was myślał. Ktoś będzie myślał o baranku. Może będzie wzdychać, może będzie pisać wiersze, może będzie malować obrazy, ale mamy tu takiego myśliciela. No zobaczymy z czasem. Zobaczymy, jak to tam będzie. Kochani, dla was klucz. Zaufaj swoim uczuciom. No właśnie, a z tego, co znam, moje kochane, z tego, co znam, baranki boją się zaufać. A wy macie zaufać swoim uczuciom. No to jeszcze, kochani, na koniec pozytywna myśl. Bardzo proszę. Dla was spełnione, kochani, marzenie. Spełnione marzenie. Patrzcie, twoje marzenia wykiełkowały. Są głęboko zasadzone w glebie kochającego wszechświata, a ich spełnienie właśnie się dokonuje lub dokona lada moment. Ale potrzebna jest wiara. Kiedy już się odważymy, łatwo jest utracić zapał. I jeśli to, czego chcemy, nie zmaterializuje się od razu, miej pewność i zaufaj. Jesteś zdolny do zrealizowania swoich najgłębszych pragnień. To wszystko już się dzieje, mój drogi.
Baranki, życzę Wam pięknego miesiąca, buziaki dla Was. Całuję Was mocno. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, ślad w komentarzu i zaufajcie też swoim uczuciom, co? Buziaki, kochani. Pa, pa!